Dzisiejszym, to jest 1 października 2022 roku, ja z moim synem Markiem wybieramy się na wycieczkę rowerową do miejscowości Biedrusko, wzdłuż rzeki Warty. Powrót do Poznania przez Bolechowo, Owińska z zaliczeniem Dziewiczej Góry oraz Kozie Głowy. Miejsce spotkania to brzegi rzeki Warty przy parku Szelongowskim. Marek zdecydował się na jazdę na rowerze typu Gural. Natomiast ja, emeryt, na elektryku ze wspomaganiem typu Ecobike. Bo więcej obejmuje, nie? Przez to. No. No. I to musisz korygować, nie? Tak jest. A nie rusza się tacie? No, trochę się rusza. Gośka ma takie same. No. I nie mogę tego tu przykręcić tak, żeby się nie ruszało. Kurde, zawsze jej się ryla, no. Ale w czasie jazdy się nie przestawia. Jazdy nie. Jasne, że to musisz dokręcić, tu musisz dokręcić. Tak. Imbusowy. Tu wszystko gra, tylko najgorsza ta śruba. Nie wiem dlaczego, ale... Może, takie, on taka rozpierająca... Może ta rurka jest no właśnie. Większa i by pasuje, bo... Po wymianie różnych spostrzeżeń techniczno-rowerowych następuje chwila decyzji startu. Przejeżdżamy pod mostem Lecha, aby po chwili rozkoszować się widokami wschodniego brzegu rzeki Warty. Trasa jest bardzo urozmaicona, od łatwych odcinków do trudniejszych technicznie przejazdów. Tutaj są takie dosyć rozległe łąki, fajne. No, tutaj tereny zalewowe albo co? Chyba tak, dlatego nic tutaj się nie buduje. A tą drogą albo rowerzyści, albo ludzie z psami tu chodzą, a najczęściej to wędkarze, nie samochodami. Tutaj na Zwarte i łąki dobrze, się rozstawiają. Stoją sobie samochodziki. Is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon the earth. He calls me Charlie Mason, stargazer am I.
It seems that I was born to chart the evening sky. They'd cut me out for baking bread, but I had other dreams instead. This baker's boy from the West Country would join the Royal Society. We are sailing to Philadelphia, a world away from the coldy tide. Sailing to Philadelphia to draw the line, the Mason-Dixon line. But I swear you make me mad. The West will kill us both. You gullible Jody lad. Następuje pierwszy odcinek naszej trasy, który jest technicznie dość trudny. Wskazane jest, ażeby mniej doświadczony rowerzysta zszedł roweru i poprowadził go na pewnym odcinku. Now hold your head up, Mason, see America lies there. Morning tide has raised the capes of Delaware. Come up and feel the sun, a new morning has begun. Another day will make it clear why your star should guide us here. Sailing to Philadelphia, a world away from the coldy tide. Sailing to Philadelphia to draw the line, the Mason-Dixon line, the Mason-Dixon line. Na naszej trasie kolejny trudny technicznie odcinek jazdy. I'm Jeremiah Dixon,
I am a Jody boy. Glass of wine with you, sir, and the ladies I'm enjoying. Old Durham and Northumberland is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon the earth. Wyjeżdżamy na lepszy odcinek szlaku. It seems that I was born to chart the evening sky. They'd cut me out for baking bread, but I had other dreams instead. This baker's boy from the West Country would join the Royal Society. We are sailing to Philadelphia, a world away from the coldy tide. Sailing to Philadelphia to draw the line, the Mason-Dixon line. Zbliżamy się i przejeżdżamy przez pod głównym ciepłociągiem zasilającym miasto Poznań z elektrociepłowni Karolin oraz pod główną obwodnicą kolejową miasta Poznania. The West will kill us both, you gullible Jody lad. You talk of liberty, how can America be free? A Geordie and a baker's boy in the forests of the Iroquois. Now hold your head up, Mason, see America lies there. The morning tide has raised the capes of Delaware. Come up and feel the sun. Śmigamy dalej. Następuje piękny odcinek naszej dzisiejszej trasy. Why your star should guide us here? We are sailing to Philadelphia, a world away from the coldly tide. Sailing to Philadelphia. The rocky stood upon is broken up and gone, hey babe. Who's your baby now? On the slick way of your dream stands someone else's scheme, hey babe. Who's your baby? Następuje teraz dłuższy odcinek, technicznie trudniejszy, gdzie wymagana jest wprawa w jeździe po takich wertepach. Z uwagi na to, że ja nie posiadam takiej wprawy, schodzę z roweru i pewien odcinek prowadzę go. Baby now, baby now.
dojeżdżamy do uroczego stawu. Staw ten ma nazwę Staw Młyński. Opuszczamy uroczy staw Młyński i śmigamy dalej w kierunku Biedruska. Shoulders for pillows,
Well, I've been it ever since I was a kid at school. Przed drogą skręcającą w lewo do miejscowości Jadojewo na naszej trasie ukazuje się wspaniały okaz starego drzewa dębowego. Jego konary i korona są niesamowite. Stajemy, żeby podziwiać to. I oto wspomniana droga, która w lewo doprowadziłaby nas do miejscowości Jadojewo. My skręcamy w prawo, w kompleks leśny, aby jadąc tą drogą dotrzeć w pobliżu warty na wysokość miejscowości Obińska. Stage passes for the food and booze. Sunglasses for my interviews. Statue of Liberty. Everybody looking at me. Do America, do, do America. Do America, do, do America. Dojeżdżamy do budującej się przeprawy mostowej dla rowerzystów i dla pieszych, która połączy miejscowość Jadojewo z miejscowością Obińska, które są po drugiej stronie rzeki Warty. Przeprawa ta, ten most, w trakcie jak my właśnie byli, czyli na początku października, trwa budowa i według mediów, które przekazywały różne na ten temat wiadomości, przeprawa ta ma zostać oddana do użytku pod koniec czerwca 2023 roku. Po około 4 km jazdy ścieżkami rowerowo-pieszymi przez tereny leśne docieramy do miejscowości Biedrusko. I po lewej stronie drogi od rzeki Warty ukazuje nam się zespół parkowo-pałacowy. W centralnym miejscu tego parku usytuowany jest pałac, który posiada swoją historię. Został wybudowany w latach 1877-1881 przez bogatego bankiera niemieckiego von Treskow, będącego właścicielem tych gruntów. W latach 1904 pałac ten przejmuje armia niemiecka, która miejscowość tę dopasowuje do celów militarnych, budując
w przyległych terenach i lasach poligon wojskowy. Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę w latach 1918 pałac ten przejmuje Wojsko Polskie. Natomiast w latach 1939-45 w pałacu tym urzęduje armia niemiecka. Po zakończeniu II wojny światowej, to jest w 1945 roku, właścicielem tych terenów staje się Wojsko Polskie. Po różnych zawirowaniach ustrojowo-politycznych Wojsko Polskie w drodze licytacji odsprzedaje wspomniany pałac z parkiem prywatnemu właścicielowi. Jest rok 2009. Następuje rekonstrukcja i modernizacja wspomnianego obiektu. Na obecną chwilę prezentuje się wspaniale. Służy jako hotel ze wspaniałą restauracją, z pięknie urządzonym tarasem wśród różnych rodzajów kwiatów. The freaks will stay together, they're a tight old crew. You look at them, and they look at you. I love the ballyhoo girl, but she don't care. It's hard to find love anywhere. Hard to find love anywhere. The professor is the talker, he's the talking man. But if he can't clean a midway, nobody can. You'll get the tip on in from the midway mud. You gotta have the sawdust in your blood. You gotta have the sawdust in the blood. Obecnie trwają prace w przypałacowych ogrodach. Przywraca się świetność zachowanych różnych mniejszych i większych obiektów. Wyciszane są alejki spacerowe. Przywraca się oczka wodne oraz montuje się i ustawia różnego rodzaju pomniki. W ostatnich latach zrekonstruowano niszczejący klub oficerski. You can be on two with the nuts and the geeks. Call 1-800 I'm a freak. 1-800 I'm a freak. Come.
przy bramie wjazdowej do parku utworzono Narodowy Panteon Powstania Wielkopolskiego. W sposób ciekawy i przystępny przedstawiono tutaj miasta i miejscowości, w których powstańcy wielkopolscy wyzwalali ziemię spod zaboru pruskiego. Warto nadmienić, że obecny właściciel jest wielkim patriotą i miłośnikiem Powstania Wielkopolskiego, o czym świadczy nazwa tego parku – Park Powstania Wielkopolskiego. Oh, you're gonna miss your daddy when he's gone, yeah. You're gonna miss your daddy when he's gone, daddy's gone down that Gallatin road, the hen never laid and the corn never grew. Po zapoznaniu się częściowo z historią tegoż obiektu, Marek proponuje sobie znaną cukiernię, serwującą pyszne ciasta. Podjeżdżamy więc do kawiarenki o nazwie Motylarnia. I a jakże, zamawiamy zasłużony, bardzo dobry jabłecznik z kawą cappuccino.